dzisiejszym odcinku z Bośni i Hercegowiny odwiedzimy bośniacką Niagarę, spróbujemy lokalnych przysmaków, pojedziemy nad jezioro Pliwsko, odwiedzimy urocze stare młyny wodne Milencici, zdradzimy Wam, gdzie jest najlepsza konoba w Jajce. Zapraszam na film. W naszej podróży po Bośni i Hercegowinie nie mogło zabraknąć miasta Jajce i jego okolic. W trzecim odcinku naszej bałkańskiej podróży przenosimy się z Kulenwaków w parku rzeki Una nad jezioro Pliwsko. Do pokonania mamy około 150 km. Zatrzymujemy się na nocleg w super miejscu, które Wam szczerze polecamy. Link pod filmem. Apartament znajduje się w centrum miasta, 50 metrów od wodospadu. Super miejscówka i mili właściciele. Ponieważ zamieszkaliśmy tak blisko wodospadu, od niego zaczniemy nasze zwiedzanie. Nazywany jest bośniacką Niagarą i jest wizytówką tego miasta. Leży u zbiegu dwóch rzek, Pliwy i Wrbas. Swoje pierwsze kroki skierowaliśmy właśnie tam. Przyglądając się spadającej wodzie, dochodzimy do wniosku, że nazwa porównująca go do Niagary jest nieco przesadzona, ale mimo to wodospad Pliwa jest z pewnością imponujący. Jest dość duży, choć sporo mniejszy od wspomnianej Niagary. Jego wysokość to 23 metry, podczas gdy cud natury z USA ma 99 metrów wysokości. Za niewielką opłatą można zbliżyć się do wodospadu, by poczuć prawdziwą moc i siłę natury. To właśnie wodospady w Jajce najchętniej umieszczane są na pocztówkach z Bośni i Hercegowiny oraz w turystycznych katalogach. Ciekawostka. Jest to jedyny wodospad na świecie, który jest równocześnie ujściem rzeki. To właśnie w tym miejscu łączą się dwie rzeki, Pliwa i Wrbas. Co roku, na początku sierpnia, nad wodospadem rozgrywany jest przyciągający dziesiątki tysięcy kibiców konkurs skoków do wody. Śmiałkowie skaczą z samego szczytu wodospadu. Jeśli masz odwagę, możesz skorzystać z zipline, czyli zjazdu nad wodospadem na linie, tak zwaną tyrolką. W ciągu ostatnich lat zjazdy na tyrolce stały się bardzo popularną rozrywką na świeżym powietrzu, co zauważyliśmy podczas naszej bałkańskiej podróży. Największą atrakcją miasta jest imponująca twierdza zbudowana w najwyższej części Starego Miasta. Twierdza jest naprawdę imponująca, zajmuje prawie 5000 metrów kwadratowych. Ponieważ Jajce jest jednym z najstarszych miejsc w Bośni i Hercegowinie, możecie się spodziewać wielu pozostałości po starych, złotych czasach. Starówka ma raczej swobodny wygląd, gdzie stare domy osmańskie mieszają się z nowoczesną architekturą z czasów Jugosławii. Miasto zostało zbudowane w XIV wieku na wzgórzu w kształcie jajka, stąd wzięła się jego nazwa.
W średniowieczu znajdowało się tu wiele fortyfikacji obronnych. Miasto było otoczone murem, którego fragmenty zachowały się do dziś. Jajce ucierpiały najbardziej podczas wojny domowej. Przed działaniami wojennymi na początku lat 90. mieszkało tu około 45 tysięcy mieszkańców, jednak wskutek działań wojennych i ucieczki liczba mieszkańców zmniejszyła się do około 15 tysięcy. Na początku wojny miasto zamieszkane było przez ludzi ze wszystkich grup etnicznych. Po odwiedzeniu wodospadu idziemy do centrum Starego Miasta. Właściciele apartamentu, gdzie nocujemy, polecili nam dwa miejsca na spróbowanie lokalnych specjałów. Idziemy do jednego z nich. Serwują tu doskonałe ćevap chichi, bałkańskie kotleciki z ajwarem. Głównym produktem do wykonania tej potrawy jest mięso mielone lub siekane, najlepiej będące mieszanką różnych gatunków. Mięso formowane jest zazwyczaj w ruloniki i jest grillowane lub smażone. Bardzo nam smakowało. W drodze do kolejnej atrakcji zatrzymujemy się na chwilkę w niezwykłym miejscu nad Jeziorem Pliwskim. To doskonałe kąpielisko, brana na kaskadach jeziora. Widzieliście coś takiego? Pomimo tego, że było upalnie, nie zdecydowaliśmy się na kąpiel. Mamy jeszcze dzisiaj do odwiedzenia dwie ciekawe atrakcje. Milencici to rezerwat przyrody w okolicach Jajce. Młyny wodne znajdują się na trawertynowej barierze między Wielkim i Małym Jeziorem Pliwskim, około 5 km od Jajce. Park Jezior Pliwa składa się z trzech jezior – dużego, małego i okrągłego. Wraz z młynami zostały w 2009 roku ogłoszone zabytkami narodowymi Bośni i Hercegowiny. Od tego czasu stały się jeszcze większą atrakcją turystyczną. Te drewniane młyny wodne mają ponad 400 lat. Zostały zbudowane wieki temu i były istotną częścią lokalnej gospodarki. Były używane do mielenia ziarna, produkcji mąki i innych produktów rolnych.
Są podparte filarami i w pełni wyposażone wewnątrz w kamienie i koła młyńskie. Tworzą kompleks 20 rozproszonych młynów wodnych o różnych rozmiarach, połączone ścieżkami spacerowymi. Niestety, młyny zostały zniszczone w latach 90., odbudowane po zakończeniu wojny. Z powodu braku opieki powoli niszczały. W 2005 roku niektóre zostały ponownie przywrócone do działania. Dziś wiadomo, że funkcjonuje ich 6. Dziś młyny służą jako wyjątkowa atrakcja, oferując odwiedzającym wgląd w tradycyjne techniki młynarskie. W drodze powrotnej do Jajce zatrzymujemy się na obiad w niezwykłym miejscu. Jest to konoba Slapowi, oddalona od centrum miasta o 2 km. Słynie z doskonałego jedzenia, klimatycznych wodospadów i bardzo dobrych opinii w internecie. Na pewno miasto, jak i okolice Jajce są warte odwiedzenia. Pozostało tutaj kilka ciekawych miejsc do odkrycia. Nie wszędzie dotarliśmy z kamerą, ale coś musimy zostawić, aby tutaj wrócić. Jeśli nie oglądaliście poprzednich odcinków, serdecznie zapraszam. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z filmami. W tym urokliwym miejscu kończymy 3. odcinek naszej podróży po Bośni i Hercegowinie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.